wiem, że nowonarodzony król jest prawdziwy i to czyni go niebezpiecznym. Nie pozwolę sobie odebrać władzy i królestwa. Muszę się go pozbyć. To sposoby na zwykłych ludzi. Tych łatwo jest omamić. Jednak wykształconych mędrców nie tak łatwo oszukać. Ale i na nich znajdzie się sposób. Przywołać mędrców. Czcigodni magowie, zawsze to dla mnie móc... Do zobaczenia. Na nas już czas. Śpieszno nam do Betlejem. Ptaszkowie wyśpiewują, lulaj, że jest z Unią. Idą trzy królowie w koronach na głowie. Niosą sute dary Panu na ofiary. I wychylcie głowy, mówiąc tymi słowy. Bądźże pochwalony Jezusie kochany. To były takie piękne słowa, a zarazem przesłanie. Tak, miała rację gwiazdeczka, gdy nam powiedziała, że zamknięte były drzwi w Betlejem. I dzisiaj też wiele drzwi jest zamkniętych przed Chrystusem. I troszkę jest inne wezwanie. Kiedyś to była rozmowa przez zamknięte drzwi, nie ma miejsca. Albo z pałacu Heroda. A dziś te słowa słyszymy z ekranów telewizyjnych, ze stron internetowych. Otworzywszy swe skarby, ofiarowali mu dary. A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się z powrotem do swojego kraju. Oto słowo Pańskie. Prosimy teraz trzech króli, aby złożyli dary Bożej Dziecinie. Zwróćmy uwagę na te słowa, które przeczytałem z Ewangelii. Swoje grzechy, swoją biedę, swoje upadki. Po prostu wszystko, co posiadał. Poprosimy teraz następną naszą uczennicę. Kawałeczek smycka, śpiewajcie i grajcie mu małemu. Małemu śpiewajcie i grajcie mu małemu, małemu śpiewajcie i grajcie mu małemu. Po ubrusze?
Coś.